Cześć! Привет! Jestem Dominik. A ja Maria. Jesteśmy lalkarzami. Nie mylić z lekarzami. Nie. I prowadzimy teatr Materia. Niedawno przyznano mi środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski na prowadzenie projektu, w ramach którego oglądacie ten film. Przygotowania zajęły nam sporo czasu i jeszcze się nie skończyły, ale już chcemy podzielić się z efektami naszej pracy. Wierno. O, jak pewnie zauważyliście, Marii jest Rosjanką. A to jest bardzo ważne dla naszego projektu, w ramach którego na przykładzie naszej rodziny wielokulturowej chcemy pokazać Wam, jak my funkcjonujemy twórczo. A, jak się mieszają nasze kultury. Fajnie czy nie fajnie? No zobaczymy. Zasady projektu są bardzo proste. 4 razy w tygodniu. W poniedziałek, środę, piątek i niedzielę będziemy publikować co najmniej 1 filmik. W ogóle będzie ich dużo. Dużo w najbliższych miesiącach. Oj, jak dużo. Oj. Nawymyślaliśmy tam... No nieważne. Nie martwcie się. Wszystkie filmiki będą u nas w języku polskim i rosyjskim, ale my będziemy je wszystkie tłumaczyć. Musicie wybrać, nacisnąć klawisz C na swoim komputerze albo wybrać opcję w prawym górnym rogu ekranu swojego smartfona i wybrać w opcjach napisy. Tak. Подожди, ты уже все рассказал, но не сказал самого главного. Как все-таки будет называться наш проект? А. Zakuliska i jej teatralni przyjaciele. Tak, drogi moi. Baltajcie się, znaczy, pro mnie, ja nie w kursie. Tak, rozkazujcie, co to wy tutaj zadumali? Co делаете-то? No, jak to, co делаем? My tutaj rozkazujemy pro nasz teatralny projekt. Co? Jaki projekt? Teatralny? А где театр? Где сцена? Ну где зрители? Вы что, забыли, что ли, в какое время живете? Запрет на массовые мероприятия, вездесущие ограничения не жизни, а карантина. Ну и ладно, что театры уже некоторые пооткрывались. Меня-то из коробочки никто не выпускал. Эх, сижу в ней, света белого не вижу. Ну что за жизнь-то такая, а? Ну, przecież są i inne możliwości kontaktu z widzami. XXI wiek. Jest internet, są komputery. Да не люблю я эти ваши интернеты. Я хочу, чтобы по-настоящему, чтобы вживую, как раньше, глаза в глаза, чтобы сердце хватало, чтобы слезы лились. Ale projekt jest już w toku. A. Środki zapłacili. Tak to co, to nie bezpłatne, co li? O, no w takim случае można popróbować. Tak, значит, действуем по следующему плану. Я сейчас подумаю, как все это организовать. Так. О. Кажется, мысль пошла. О, кажется, гениальная. Так, вы пока здесь оставайтесь, а мне нужно идти вот это все записать. Все, пока, я пошла. Пока. Но, зобачимо, что там за кулиска вымышли. А вы... Nie zapominajcie subskrybować nasz kanał i polecać go innym, za co z góry od razu będziemy Wam bardzo wdzięczni. A, jeszcze bardzo ważna rzecz. Komentujcie proszę i oceniajcie nasze filmiki, dawajcie tam porady, bo to też jest bardzo niezbędne dla naszego projektu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Pa!